Siemanko, jestem Lucek, witam was w GTA Online na PS4. Trzeba przyznać, że granie na konsoli troszeczkę mnie zmieniło, ale tak minimalnie. Słuchajcie, Rockstar wprowadza bardzo ciekawą promocję, która nie jest promocją, tylko zachęca nas do tego, żebyśmy więcej hajsu wydali w GTA, wiecie o co chodzi. Więc jeśli ktoś się zaloguje między 27 a 6 marca, tak, między 27 a 6 marca dostanie na konto przelew 250 tysięcy dolarów. I w zależności od tego, ile wydacie, tym więcej dostaniecie tak zwanego zwrotu podatku. Czyli jeśli na przykład wydacie 10 milionów w GTA, to dostaniecie milion dolarów. Innymi słowy mówiąc, im więcej wydacie, tym więcej stracicie, no bo dostaniecie tylko 10% zwrotu tego podatku. I maksymalnie możecie dostać właśnie milion, czyli maksymalnie możecie wydać, znaczy jeśli maksymalnie wydacie tam 10 milionów, to maksymalnie dostaniecie po prostu ten milion, no. Jeśli wydacie 100 tysięcy, to dostaniecie 10 tysięcy, jeśli wydacie milion, to dostaniecie 100 tysięcy dolarów, powiedzmy. Więc jeśli ktoś chce sobie teraz wydać kasę w GTA, coś kupić, jakiś samochód, cokolwiek, no to myślę, że to jest odpowiednia pora, żeby to zrobić, bo dostaniecie później ładny zwrocik, nie? Więc jak masz tam do kupienia jakiś samochód za, powiedzmy, 1 800 000, to teraz kupisz sobie go i dostaniesz te 180, ileś tam, w zależności jaki samochód sobie kupisz, 180 tysięcy zwrotu podatku, czyli dostaniesz, powiedzmy, 250 tysięcy plus 180 tysięcy zwrotu, czyli jakieś tam, no fajna sumka się z tego uzbiera, prawda? Więc teraz jest dobry moment, żeby coś kupić, aczkolwiek nie kupujcie specjalnie czegoś, żeby dostać ten zwrot, no bo to jest tylko 10% z tego, co sobie wydacie, tak? Bez sensu kupować specjalnie pojazd po to, żeby dostać ten zwrot i sprawdzić, czy to działa. To jest wasza strata, no. Chyba nie muszę wam tego tłumaczyć. Teraz tak, Rockstar daje nam fajne promocje. Większość samochodów ukrytych zostało już opublikowanych. Jak chyba nie wiem, czy wszystkie, czy nie wszystkie, ale większość z tych samochodów, które tak są już opublikowane, więc myślę, to nie musi się tak stać, ale jakoś w marcu powinniśmy dostać nowy update. Na pewno są dosyć trafne przewidywania co do dokładnie tego, kiedy taki update powinien się pojawić. I możecie sobie prześledzić internety dokładnie kiedy, jeśli ktoś z was podejrzewa dokładną datę, może sypnąć w komentarzu. Moim zdaniem będzie to gdzieś w połowie marca, dostaniemy jakiś update. W połowie marca albo w drugiej połowie marca. Coś takiego. No i moje przewidywania są takie jak zawsze, ja myślę, że to będą kosmici. Nie, ale powiem szczerze, będzie więcej update'ów na pewno odnośnie GTA, no bo Rockstar, tak jak mówiłem w którymś tam odcinku, Rockstarowi się spodobało, że tak wiernie kupujemy szarki i dobrze, tak aktywnie uczestniczymy w kupowaniu tych mikropłatności, więc ja myślę, że oni z tych mikropłatności jeszcze szybko nie zrezygnują. Także możecie się spodziewać nowych update'ów w tym roku, a czy w następnym, nie wiem. W tym roku będziemy mieli także Red Dead Redemption 2 i też zamierzam się zająć tą grą, zobaczyć jak się w to gra, chociaż w jedynkę nie grałem, bo szczerze mówiąc nie jestem fanem Dzikiego Zachodu, jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o westerny, filmy, spoko, ale gry tak... Wolę samochody, wybuchy, karabiny, tak jak w GTA, chyba wszyscy z was tak lubią. Więc na pewno będziemy mieli jakieś nowe update'y jeszcze w tym roku, tego możemy się spodziewać. Co będzie dokładnie? Powiem wam, że skoro mamy już latający samochód, latający motocykl, różniaste pojazdy, nową mechanikę w online, tak naprawdę to może być wszystko. Ja liczę, że to będzie jakiś nowy ląd w GTA, ale co będzie? No to się dowiemy pewnie w najbliższych miesiącach. Trzymajcie się, hej!